Szanowni Państwo, chciałbym bardzo gorąco podziękować za przyjęcie zaproszenia i udział w uroczystościach związanych z obchodami Święta Straży Miejskich i Gminnych. Szczególnie gorąco witam komendantów zaprzyjaźnionych Straży Miejskich i Gminnych, którzy są współorganizatorami dzisiejszych uroczystości. Szanowni Państwo, zgodnie z ustawą o strażach gminnych sprzed 20 lat, 29 sierpnia został ustanowiony dniem naszego święta. Z racji waszego święta chcę wam przede wszystkim najpierw pogratulować tym, którzy dostaną za chwilę awanse, dostaną znaczenie, dostaną nagrody. Jednocześnie chciałbym podziękować jeszcze raz wszystkim tym, którzy służą naszemu tutaj społeczeństwu. No i życzyć, żeby wasza służba była doceniana i finansowo, jak również i poprzez wzrost autorytetu w społeczeństwie. A pozwólcie, że przy tej okazji to naszemu mojemu komendantowi wręczę dyplom uznania, bo my mamy też już 5-lecie istnienia naszej straży. W związku z powyższym, panie komendancie. Szanowni Państwo, teraz nastąpi wręczenie awansów i nagród. Korzystając z okazji, że wójt jest na scenie, chciałbym zaprosić tutaj również panią Edytę Gawrońską, sekretarz gminy Nadarzyn, gdyż dzięki między innymi tym osobom istnieje Straż Nadarzyńska Straż Gminna. Znaczy wszystkich komendantów Straży Miejskich i Gminnych tutaj na scenę. Nam ludzi i tego świata. No po pierwsze, jest nam potrzebna wspólnota. Ta na różnych poziomach, w różny sposób wyrażana. Wspólnota przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Wspólnota wartości, życzliwości, zrozumienia. Godzenia się z tym, że są ci, którzy kontrolują i sprawdzają i są także ci, którzy są sprawdzani i kontrolowani. Po drugie, jest nam potrzebny nowy wzór i model patriotyzmu. Patriotyzmu pozornie zwykłego, szarego, każdego dnia, których największą ofiarnością wyraża się swoje uczucia do kraju, do rodziny, do małej, dużej ojczyzny poprzez solidną służbę i pracę. Trzymajcie więc straż dalej, z radością, optymizmem, bo dobra praca zawsze się obroni.